z jej udziałem. Z pewnością będzie na co popatrzeć. Ludzie w Polsce nie znają mnie w ogóle. Znają mnie tylko z tego, że z moich sesji, z różnych okładek i z tego, że pracuję w Wielkiej Brytanii. Ma 20 lat, a już zdobyła serca męskiej części Wielkiej Brytanii. Pojawiła się na okładkach CKM-u oraz oczywiście Playboya. Dziewczyna z Kalisza, Iga Wyrwał. 2 lata zajęło, żeby się przyzwyczaić do tego, że moje zdjęcia się pokazują w takich magazynach. A teraz właśnie muszę się przyzwyczaić do Łukasza, do kamer, do publiczności. Więc mi to trochę czasu zajmie. Masz moją nogę? Super męsko, prawda? Napinaj ręce. Ale nie trzeź mi, tak, bo mi się coś myli. Bo tu mu właśnie chodzi o to, żebyś napięła ręce. Właśnie to jest dziwne, bo nowego zawodu, a jest zupełnie inaczej. Teraz spróbuj coś takiego zrobić. 2. Zdolna jest, może już wszystko tańczyć, tylko... Normalną 20-latką. Oprócz swojej pracy nie wyróżnia mnie nic innego spośród innych 20-latków. Poza pracą mam normalne aktywności, jak każdy inny. Tak jak gotowanie, pranie, sprzątanie. To jest tak dobra żona, taki dobry materiał na żonę. Czacze zatańczy para numer 4. Iga Wyrwał i Łukasz Czarnecki. Iga i Łukasz. Zapraszam. No jak, Iga, jak się czujesz? Fani obrzucili cię misiami. Strasznie, strasznie. Dziękuję bardzo. Strasznie było? Strasznie czy nie? Nie wiem. Jeszcze nie wiesz. Dobrze, to teraz Piotrek. Co Piotr wie? Odsłoń mi trochę, Piotr. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja tu zaraz walnę na zawał i najlepsze sanatorium nawet koło brzegu mi nie pomoże. Ja jestem przekonana, że na Igę z przyjemnością patrzy nie tylko męska część publiczności. Ja patrzę zdecydowanie z przyjemnością, ale dopatrzyłam się również, zresztą Iga wcale tego nie zdradzała, że naprawdę martwiła się o tremę. I powiedz mi, jak się teraz czujesz? Trema rzeczywiście była taka rozbrajająca, no, na parkiecie? Co, czuję, jak mi po prostu serce bije, wszystko z emocji, ale już jest po wszystkim, na szczęście. Już za tobą. Łukasz, po tych pierwszych treningach powiedz, jakich cech potencjalnie dobrej tancerki dopatrzyłeś się w Idze? Pierwszy raz się nie pomyliłam. Kłóci się z partnerem. Kłóci się z partnerem? Nie, może nie w ten sposób. Czyli dobra tancerka powinna czasem walczyć o swoje. Nie ma swoje zdanie, nie słucha do końca swojego partnera. Rozumiem, ma swoje zdanie, nie zawsze słucha partnera, ale jak na razie mam wrażenie, że na dobre jej to wychodzi. Popatrzmy, czy moje pozytywne wrażenia podzielają jurorzy. Iwona Pawłowicz. 3. Zbigniew Wodecki. 5, no niestety muszę być w zgodzie ze swoim sumieniem, 10. No 5, to razem jest 8, no. Beata Tyszkiewicz. 5. Piotr Galiński. Zazdrości. Zazdrości. 4. Rekord. Wow.
Łukasz powiedział rekord, ale to wcale nie znaczy, że to musi być jakiś taki rekord martwiący tę parę, bo ja sądzę, że państwo teraz będą bardzo na tę parę głosować i dacie im ogromne szanse, pomimo, że jurorzy byli tym razem dość srodzy. Przypomnę, podam państwu po raz pierwszy numer telefonu, żeby głosować na tę parę 0704 30 70 04. Tutaj dzwonimy bardzo i wysyłamy SMS-y o treści 4 pod numer 73 26. Serdecznie wam dziękuję. Dzisiaj wszyscy są bezpieczni w naszym odcinku, ale państwa głosy, przypomnę, będą się liczyły już w odcinku kolejnym, więc jak najbardziej należy telefonować i wysyłać SMS-y. A po krótkiej przerwie na naszym parkiecie zadebiutują kolejne gwiazdy. Zostańcie koniecznie z nami. Dzięki temu mogłam zacząć występować w filmach czy w serialach. Udział w The Kevin Bishop Show był dla niej wielkim wyróżnieniem, ale niestety pozostawał w sprzeczności z osobowością Iggy. Jestem bardzo zamknięta w sobie i wiele ludzi się dziwi, że o dziewczyna, która pokazuje na co dzień swoje piersi w magazynach, to ona w ogóle powinna być kobietą wyzwoloną i w ogóle latać tutaj z piersiami na wierzchu non-stop. No, tak nie jest. Dwa lata zajęło, żeby się przyzwyczaić do tego, że moje zdjęcia się pokazują w takich magazynach. A teraz właśnie muszę się przyzwyczaić do Łukasza, do kamer, do publiczności, więc mnie to trochę czasu zajmie. Kamera! Telewizja! Raz, dwa, trzy, na niego, raz, dwa. Iga cały czas jest onieśmielona tym, że wzbudza tak ogromne zainteresowanie swoją osobą, że ja po prostu jestem nieśmiała. Nie wiem, jak on mi coś każe, jakieś seksowne, jakieś zruchy, że ja się zaczynam śmiać, tego nie robię. Co się tak przytulasz?